Program z prędkością światłowodu dostarcza firma Redbee, oferująca najlepszy internet do nauki zdalnej. No niestety w tym roku Centrum Sportu i Rekreacji nie planuje otworzyć lodowiska, nie planuje go w ogóle zorganizować ze względu na sytuację pandemiczną. Obostrzenia zostały przesunięte do końca stycznia i właśnie z tego powodu w tym roku nie planujemy zorganizować lodowiska. Wszelkie zgromadzenia są w tym czasie zabronione, uprawianie sportu jest zabronione. Jest wiele różnych interpretacji, pojawiają się w mediach i w prasie informacje, że jakieś lodowiska sprzedają kwiaty, omijając przepisy prawa. My będziemy działać zgodnie z przepisami prawa i niestety w tym roku nie zorganizujemy. Jest mi bardzo przykro, ale niestety nie możemy tego zrobić.